Z kim planujecie rządzić, jeśli wygracie wybory parlamentarne i dlaczego z Konfederacją? Prawo i Sprawiedliwość jako Zjednoczona Prawica chce rządzić samodzielnie, natomiast teoretycznie oczywiście wszystkie możliwości są, wbrew pozorom. Prawo i Sprawiedliwość ma większe zdolności koalicyjne niż chociażby Koalicja Obywatelska. My nikogo nie otaczamy kordonem sanitarnym. Z kim my ewentualnie musielibyśmy wejść w koalicję, to będziemy oceniać patrząc po wynikach wyborów, ale oczywiście najłatwiej, także w tych niełatwych czasach, gdy potrzebna jest stabilizacja, a nie chaos, byłoby, gdyby Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość utrzymało samodzielną większość. Myślę, że nie ma co się rozgadywać, nie ma co robić reklamy właśnie samej Konfederacji. Ja po prostu uważam, że żadna demokratyczna formacja nie powinna w ogóle brać pod uwagę współpracy przy rządzeniu z taką właśnie antyunijną, prorosyjską i antydemokratyczną formacją. To od razu dopytam. Wy nie bierzecie takiej możliwości pod uwagę, gdyby się okazało, że to Konfederacja może dać wam większość? Kompletnie nie. To nie jest możliwe, to nie jest żaden scenariusz. Nie ma mowy o współpracy z kimś, kto łamie prawa człowieka, kto chce legalizować bicie dzieci, kto chce wyjść z Unii, kto chce zakazu aborcji. Jeszcze dopytam z ciekawości. Poczuliście po tych ostatnich sondażach szansę na rządzenie Polską? My chcemy samodzielnie rządzić. Ale to sporo wam brakuje. Wszystko jest przed nami. Proszę zauważyć jedną rzecz, że my mamy bardzo wysokie poparcie wśród ludzi młodych, ale kwestią czasu jest, kiedy Konfederacja będzie jedną z dwóch największych partii, bo tak jak za słowami prezesa Mentzena, my nie idziemy usiąść przy jednym stoliku z obecnie rządzącymi oraz z koalicją, z opozycją demokratyczną, jak to siebie nazywają, tylko my idziemy ten stolik wywrócić. Znaczy, ja się skrajnie nie zgadzam z wieloma postulatami. Przypominam Państwu, ja patrzę na to, co się dzieje z Konfederacją teraz, bo ja akurat siedzę na granicy między Prawem i Sprawiedliwością, a opozycją. Pierwsza jest Konfederacja i tam ich jest 11, a naprawdę tworzą jakieś 5 środowisk. I patrzę na to wielobarwne głosowanie, bo są te okienka kolorowe, czerwone, żółte, zielone i tam praktycznie 3 głosuje za, 3 przeciw, 3 się wstrzymuje. Tu nawet nie chodzi o to, żeby z tą formacją dogadać się w poważny sposób w sprawach społecznych czy gospodarczych, tylko oni sami ze sobą się nie dogadują.